Cześć kochani, z tej strony Jacusia. Dzisiaj będziemy coś robić, czego dawno nie robiliśmy, a czego raczej nigdy nie robiliśmy na tym kanale jeszcze. A mianowicie będziemy wywalać stół i wstawiać biurko. Także zapraszam. Dobra kochani, w końcu poprawi się jakość kontentu. Zbrała to biurko pod względów praktycznych jest bardzo spoko, bo jak widzicie jest bardzo duże. Lecz no, swoje lata świetności jak widzicie ma już dawno za sobą. Lakier mamy cały wydrapany, gdzieniegdzie. Tutaj aż do mojej płyty. Przepraszam kochani generalnie za mój głos na samym początku, ale nagrywam dla was jeszcze kiedy jestem chory, dlatego w bluzie chodzę po domu. Powracam do zdrowia. I znowu w październiku składam jakiś mebel. 2-3 lata temu w październiku składałem kuchnię, pamiętam, meble do kuchni, znowu zmywak i tak dalej, a dzisiaj będziemy składali biurko z Ikei. Sami widzicie, kochani, jak to wygląda, no. On już ma tyle za sobą, że poleci do piwnicy prawdopodobnie, a tutaj wstawimy sobie w końcu cywilizowane biurko. Myślałem, czy w ogóle nagrywać, tak szczerze wam powiem, bo jak słyszycie, w nosie mam odpowiednio, w gardle też odpowiednio, i ledwo co mówię, ale dobra, zróbmy ten odcinek. W 2020 chyba właśnie tak jak październik, listopad, grudzień, jakoś tak te miesiące, właśnie składałem całą kuchnię, teraz składa biurko, zaraz zobaczycie kochani jak to w ogóle będzie wyglądać, jak na razie wyjedziemy w końcu z tym stołem. Tak wygląda kochani właśnie ten stół. W całej okazałości, przy którym tyle lat nagrywaliśmy. To już są lata naprawdę, a nie miesiące. Można rzec. Tak on wygląda pod światło. No widzicie, to wcale nie są zabrudzenia, to są odbryzgi lakieru. I teraz coś wchodzimy bardziej cywilizowanego, co prawda praktycznie niestety będzie mniejsza powierzchnia do pracy na naszym biurku, a za to będzie bardziej estetycznie, a może nawet astetycznie. Nasze biurko składa się z dwóch części. Pierwsza największa oraz druga to będzie niespodzianka, to będzie taka do niego ciekawa przystawka. Przystawka, tak. A moment. No, panie amore, pupeczka do góry, żeby przystawka weszła. Hop. No. Hop. Tak sobie to wymyśliłem. Z Ikei nic nie składałem, z Castoramy, z firm zewnętrznych tak, ale z Ikei to będzie mój pierwszy raz, jeżeli chodzi o składanie. Wchodzimy na płasko, bo tutaj myślę, że jest blat i tak dalej. Otwieramy i zobaczymy, co jest w środku i z ilu się składa nasze biurko elementów. No to teraz, kochani, czekają nas klocki w wykonaniu XXXL. Co my tu mamy na pierwszy rzut oka? Części biurka jeszcze, będzie trzeba się zastanowić, jakie patrząc po otworach mocujących, aż z instrukcją wszystko działamy. Mamy korytko na kable, co ciekawe, więc w końcu jakkolwiek będzie to ładnie wyglądać. Te kable w końcu normalnie puszczę, a nie będą puszczane za biurkiem, a biurko nie będzie mogło ściany dotknąć nawet. Tutaj mamy nas cały zestaw kredów i śrub mocujących, bardzo ładnie zapakowany. Pamiętajcie, smutni nie możecie składać biurka, musicie być uśmiechnięci, zmotywowani, podparci, gotowi do pracy, tak jak ci dwaj. Tacy? Jeżeli nie jesteście w humorze, nawet się za to nie bierzcie, sami widzicie. Także słuchajcie się instrukcji, musicie być zadowoleni, uśmiechnięci i z złotkiem w ręku. Chociaż to też jest złotkiem w ręku, także akurat na to nie patrzcie. Patrzcie przede wszystkim na uśmiech. Musicie być uśmiechnięci, zadowoleni. Jeszcze musicie mieć pana Kazia pomocnego, który ma ołówek za uchem i będzie git. Dobra. Nie wiem, kochani, jak to zrobili, ale ten element jest lżejszy o wiele od tego elementu. Pewnie po ilości sprasowanych trocin, bo tu jak widzimy są sprasowane na grubo, a tu są na cienko. Płyta wiórowa jest o wiele lżejsza niż taka gruba, wydająca się o wiele cięższa, nie? Kochani, wracając do instrukcji, mamy zwiększony poziom trudności, ponieważ nie można tego biurka składać samemu i nie można składać, kiedy jest się niezadowolony. Niestety jesteśmy troszeczkę chorzy, zmieścimy się w poziomie trudności średni, a nie zejdziemy do trudnego. Dobra. Teraz przeszło do składania. To jest jedna szuflada, to jest druga szuflada. To dojdziemy jeszcze, co to jest, bo z takimi dziurkami elementy pierwszy raz widzę, więc bez instrukcji może być nieco trudno, ale jeżeli tutaj wszystkie kołki i tak dalej mamy w zestawie, to może sam się domyślał, bo nie chwaląc się, całą kuchnię złożyłem sam bez jakiejkolwiek instrukcji, której nie nadali, nie wiem jakim cudem. Firma zewnętrzna po prostu zapomniała włożyć papierek z instrukcją i musiałem wszystko składać na pamięć. Zajęło mi to pół dnia, ale złożyłem całą kuchnię w taki sposób. Dobra, i w taki sposób mamy bardzo ogromne pole manewrowe na podłodze. Na łóżku mamy nasz magazynek, żeby tutaj się nic nie porysowało. W sumie dywan by się przydał, powiem wam. Dobra, kochani, mamy dywanik. Jesteśmy chorzy, więc przynajmniej trochę ciepło nam jest. I oto jak wygląda zestaw naprawczy. Co by to biurka? Co by tu mamy? Dwie prowadnice, szuflada, biurko, kołki, wkrętaki i inne takie. O matko, to są jeszcze takie ciekawostki, o którymi jeszcze nie miałem do czynienia. Super. To najdłuższa zabawa, coś tak czuję. Patrząc po ilości elementów, powiem wam tyle. Moje meble
kuchenne nie były tak skomplikowanie zbudowane jak te z Ikei, więc... Ma, czeka nas dzień dobrej zabawy. O, i będę musiał poszukać ładowarki. Pamiętajcie, jak nie wiecie od czego zażyć, jak to ma być, dzwonicie do Ikei. Halo? No, już wam mówię wszystko co i jak w szczegółach. 2,5 godziny na infolinii możecie siedzieć i skręcicie całe biurko na głośno mówiącym. Dobra. Żartuję oczywiście, chociaż... Nie wiem, czy tak tacy już nie byli. Zestaw elementów do montażu jest dość sporo, ponieważ jeszcze tych tutaj śrubek to są jeszcze, jak widzicie, konkretne wymiary. No, także mamy naprawdę długi dzień dobrej zabawy. Oh. Patrzcie, jak pomyślałem, nawet tutaj jest pokazane, by robić to na dywanie, aby nie porysować. Tak właśnie myślałem, mój dywanik w końcu na coś się przydał. Czyli moja skrócie instrukcja mówi nam, by zacząć od szuflad. Czyli zaczynamy od tej największej. I chyba nie trzeba by tutaj nic kleić, bo w moich meblach jeszcze trzeba było dodatkowo tutaj używać kleju i to wszystko kleić poza kółkami. A tutaj myślę, że chyba nie będzie takiej potrzeby. Dzięki tym śrubkom. Więc co, jedziemy po kolei. Dwa wkręty tutaj. Okej. Okay. Właśnie tego typu, powiem wam, że takie coś widzę pierwszy raz, no. Takie rzeczy warto kręcić, kochani, na jedynce, jeżeli macie wkrętarkę, żeby wklejki nie rozwalić większymi obrotami, ani momentem obrotowym, bo to jest bardzo delikatne. I teraz, kochani, zaczynają się schody, bo musimy zrobić coś takiego. Dobra, jeszcze pamiętajmy o kółeczkach, które tutaj mają wejść. Dobra, kochani, teraz zakładamy boczne ścianki naszej szuflady. Jest jedna, teraz druga. Teraz tego. Nasadzamy otworem środkowym na naszą śrubę na środek i kołecz. I w kołeczek wchodzi. Voila, dobra? To jest zrobione. Teraz co? Teraz nasza ścianka leci. Czyli nasza płyta pilśniowa od spodu. Chyba trzeba by ją przybić, tak mi się wydaje. Tutaj wszystko wymiarowo, jak widzicie, pasuje. Więc jak nie jesteście czegoś pewni, zawsze dopasujcie pod dane wymiary, czy to są aby na pewno duszki od tej szuflady, czy nie od innej, bo te szuflady to są chyba dwie, jak nie trzy. Teraz, kochani, z tych trzeba będzie coś dopasować do mocowania naszej szuflady, ponieważ jak widzicie, mamy ich aż trzy rozmiary różne. Dałoby się to jeszcze bardziej skomplikować, ale i tak już jest nieźle. Tak jak, kochani, zresztą widzicie, mamy aż trzy rozmiary, tak? To nie jest identyczne, to jest inne. Jak widzicie, to jest węższe, to jest szersze. To jest dłuższe z kolei. Dobra, ten jeden już tutaj siedzi, po prostu się wsadza go tak na wsad, nic skomplikowanego. Teraz naszą wkrętarką. Hop, na jedynce, dalej już nie idzie. Dobra. Mocowanie tego nie jest dość skomplikowane, aczkolwiek tyle różnych wymiarów wydaje się być dość skomplikowane. Przydajcie sami. I jest usztywnione, jak widzicie, dosyć. Oczywiście tylne wieko będzie to wszystko jeszcze bardziej usztywniać. Tak jak kochaj, ta prosta sprawa. Mamy naszego najmniejszego. Wsadzamy go w taki sposób, aby osadził się na śrubie. Dopychamy do końca. Tak, właśnie. I jeden prosty przekręt. I voilà. Jeżeli już, kochani, tą część szuflady mamy praktycznie prawie że skończoną, nie zakładając tylnego wieka, wsuwamy naszą płytę pilśniową w szczelinę naszej szuflady, właśnie tutaj, tak, aby przylegała równo do naszych boków szuflady. To oczywiście można poprawić, one idealnie wyprostowane nie są. Teraz, kochani, jak dobrze widzicie, tutaj mamy naszą wnękę. I tutaj mamy naszą zeloną ściankę, która nie jest jakoś skomplikowana. Tutaj mamy otwór, jak dobrze widzicie, po dwóch stronach, który zaraz byście musieli wstawić kołek plastikowy. Instalujemy ją w taki sposób, jak dobrze widzicie. Tak samo przy drugiej ściance, jak i tutaj. Wkładamy w naszą wnękę, która jest pod naszą płytą, żeby weszła w tą wnękę w tylnej naszej ściance jednocześnie. O tak. Tak jak dobrze widzicie. Dobra. Ok, i w taki sposób dopasowujemy, żeby tutaj weszło jak najlepiej, tak samo z jednej, jak i z drugiej strony. Dobra. To jest takie spasowanie, jakie jest. Tak to, kochani, mniej więcej ma wyglądać. Nie przejmujcie się tym, że tutaj wam troszeczkę to wystaje. Ponieważ to jest Ikea. I tutaj, jak widzicie, zresztą w instrukcji tak ma wystawać. Niestety, estetycznie to nie wygląda, a nie estetycznie tym bardziej. Teraz, kochani, kładziemy naszą szufladę pionowo w
wkładamy w nasz otwór plastikowy kołek. Wprawiamy młotkiem w taki sposób, jak widzicie. Jednocześnie patrząc, czy nic tutaj nie wyskakuje i czy nie ma żadnych przerw. Czy jest wszystko równo. Dobra. Dobra, to już mamy spasowane. Oczywiście, kochani, po przekładaniu stron uważajcie na ruchomą płytę pilśniową z tyłu, bo się przesuwa właśnie, jest ruchoma. Dobra, to samo, kochani, robimy tutaj. Dokładnie. Spróbuję znaleźć taki dobry kąt, ok. Nie za mocno, żeby nie pobijać naszej płyty. Dobrze. Teraz, kochani, czeka nas montaż prowadnic. Dobra, kochani, teraz przyjrzyjcie się uważnie, w instrukcji jest dobrze powiedziane. Nie mogą to być wkręty tego typu dłuższe, tylko muszą to być wkręty tego typu dostarczone z kołkami, czyli dokładnie takie, na których skręcałem praktycznie wszystkie meble w kuchni. Dokładnie takie krótkie, ok. Miejsca na śruby są, spoko. Śrubkę do końca. Śrubkę do końca, tak, tutaj dopchnąć, voila. Naszą prowadnicą podtrzymujemy śrubę, ani krzywo, ani za bardzo do góry, ani na dół, poziomujemy naszą prowadnicą, w tym czasie wkrętarką dokręcamy tak, o. I tak to, kochani, z grubsza prawidłowo wygląda. Nie znęcajcie się nad tymi śrubami, nie wiadomo jakimi obrotami, bo to nie ma sensu, tylko gwint się zjedzie. Także najlepiej, najbezpieczniej, powiem wam, byłoby to przykręcić śrubokrętem, ale jeżeli macie wkrętarkę, można też i wkrętarką. I to samo, kochani, z przodu. Też podtrzymujemy naszą prowadnicą, aby ta śrubka nie latała, o tak jak dobrze widzicie. Także wsadzamy w nasz otwór i tak w miarę pilnujemy, aby tu nic się nie stało. Trochę możecie podkręcić palcami, aby się to trzymało w tym naszym otworze i wkrętarką wówczas poprawiamy. Trochę więcej niuta dodałem, ale też bez przesady. To jest w końcu płyta wirowa, a nie metal. O! Tak jak mówiłem, żeby właśnie uniknąć czegoś takiego, jeżdżenia po gwincie, żeby później go nie zjechać. Ale tak jest dobrze przykręcone, trzyma się, ok. Tak, żeby to przylegało najlepiej. Wiecie co, instrukcja mówi, że przejść do mocowania spodu biurka, ale jeżeli z szufladami jesteśmy na świeżutko, to jeszcze tą drugą malutką szufladkę złożymy i dopiero wtedy przejdziemy do biurka, bo tak myślę, że to bez sensu. Będzie branie się za coś nowego, kiedy to mamy, tak powiedzmy, na świeżo, dobra. Konstrukcja dokładnie taka sama jak tam, czyli kołek, wkręt. Wiecie co wam powiem, ja bym konstrukcję tych mebli jednak jeszcze bardziej ustabilizował, jak widzicie. Dobrze tutaj ktoś pomyślał, miał zamysł na trzy kołki mocujące, jednak ktoś tutaj, nie wiem czy to przez budżet, pomyślał, żeby tylko dać jeden kołek. Jeżeli byłby drugi tutaj, to myślę, że to by było o wiele bardziej stabilne i by się mniej chwiało, ale okej. Nie mamy jeszcze do tego kleju do drewna, więc trzeba będzie postępować delikatnie z tym biurkiem, jak dobrze widzicie. Dobra. Okej, tutaj tak samo. Jak dobrze widzicie, to weszło. Tutaj tak, tutaj tak i tutaj finalnie tak. Dokładnie, nie za bardzo, nie ma co męczyć tego gwintu. Tutaj identycznie, hops i już zrobione. Teraz szybciutko nasza płytka, jak widzicie, nie robimy tego już 20 minut, tylko 5. Tylna ścianka i to tyle, teraz skręcić kołek jeden. Aj. Żadnego odprysku, ale uważajcie. Teraz kołek drugi. Voila. I mamy szufladę, ale nie do końca. Drugi zestaw prowadnic. Nie bierzemy z poprzedniego. Poprzedni odkładamy do tej szuflady, żeby nam się nie pomyliło, jeżeli jesteście bardzo mocno zmęczeni. I teraz, kochani, prowadnica lewa. Teraz prowadnica prawa, powoli. I voila. I widzicie, jak szybko nam poszło?
Mniej niż 5 minut, a mamy zrobioną szufladę kolejną. Voila. Teraz się bierzemy za biurko. Patrzcie, polskie meble. Made in Poland. Wow. I teraz bierzemy naszą deskę trójdziurkową i wsadzamy w nią dwa kołki właśnie w tych miejscach. Tutaj oraz tutaj. Ups. Tutaj pod kątem, mianowicie dokładnie to jest ta deska. Z tej strony, jak i z tej strony widzicie, otwory są w tych samych miejscach, więc to bez znaczenia. Będę utrafić i z tej, jak i z tej strony. O tak. I o tak. I voilà, mamy solidny kątownik. No i kolejne dwa kołki w naszą deskę, która pomaga robić zakątownik w naszej podstawie. Dobra. Teraz bierzemy, kochani, taką cieniutką deseczkę z dwoma otworami, jak dobrze widzicie, a od tyłu z kółkami. I nasadzamy nasze kołki, które są tutaj. Tak. I tu, i tu. Wciskamy na maksa. I voilà, dobra. Dobra, kochani, tu już robi się sporo otworów, powiem wam. Są pewne otwory, które pełnią rolę mocującą, ale są też pewne otwory, które pełnią rolę mocującą kołków na półki. I teraz będziemy musieli to, kochani, odróżnić. Już wam daję sposób, jak to zrobić, bo jak widzicie tutaj, tuż obok, dosłownie, gdzie jest wkręt, gdzie jest to miejsce na kołek, na półkę, jest miejsce na wkręt taki mocujący, którymi wcześniej się bawiliśmy i teraz trzeba to, kochani, pooznaczać, żeby się nie pomylić. Więc proponuję wam najlepiej ołówkiem. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Chociaż wielkościami można tak naokoło odróżnić. Tutaj jest, jak widzicie, dobrze. Większa dziurka, to jest z kolei mniejsza. Ok. A jeżeli jesteście w stanie chorobowym albo nie czujecie się na siłach i wiecie, że łatwo się mylicie, tak jak ja teraz, to dla bezpieczeństwa lepiej tak zrobić. Chociaż ja akurat jestem dokładny, ale wiadomo, jak to jest w chorobie, jestem osłabiony, ledwo żyję. A tutaj muszę mebel składać. To się nazywa poświęcenie. Dobra. No to znów po kolei. Aha. Dobra, jak już się przesuwa płyta po dywanie, znaczy, że jest na maks. I tak to tutaj mniej więcej wygląda. Teraz druga płyta. Teraz tutaj tak samo, na tym co siedzimy, to jest jeden z boków naszego biurka. A i taki drobiazg wynalazłem. Jak widzicie, na mocowaniach prowadnic jest tutaj napisane R oraz L. Co nam sugeruje, która jest prawa, a która jest lewa. A co do prowadnic, to właśnie teraz musimy się zająć ich mocowaniami, czyli właśnie tymi tutaj. A! Widzicie? Ta prowadnica, bo ta, jak tak położyłem, już ma kółko do góry, więc to odpada, tak już na naprawdę proste rzeczy są. Dobra, teraz, kochani, mamy małe komplikacje, bo ja tak takie trudniejsze rzeczy teraz widzę, że to IKEA to jest jednak IKEA, tak? Dopiero teraz to mówię i jednak już jak chodzi o suwnicę, to już tutaj ołóweczek będzie rzeczą, która nam się bardzo przyda, żeby zarysować sobie otwory. Ponieważ jak widzicie, perforacja jest taka, że mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery otwory. I w naszej suwnicy również mamy cztery otwory, ale są one w zupełnie innych miejscach niż te tutaj planowe. Instrukcja nam mówi, żeby złapać je na dwa. I no, jak widzicie, to się pokrywa. Na ten i na ten, a reszta to jest bardzo leciutka szufladka, tutaj nie muszą być wszystkie wkręty, nie będziemy tu mieli kamieni, żadnych, tak, no jak dobrze widzicie, tutaj mamy otwór, tutaj mamy otwór, resztę musimy niestety sobie dorabiać, jeżeli byśmy chcieli więcej. Swoją drogą ciekawe wówczas, po co będzie ten otwór, ale może jeszcze się tego dowiemy. Pamiętajcie, to jest IKEA, tutaj każdy otwór może się wydawać niepotrzebny, ale dopiero na samym końcu może okazać się potrzebny. Już tak mówię to z doświadczenia i oczywiście wkręty, jakie tutaj używamy, to te same dokładnie co do mocowania. No, według IKEA to jest bardzo pewne mocowanie szyny, nie będziemy się kłócić, jeden kręt z przodu, drugi skręt prawie na samym końcu, ale jednak nie. Okej, wedle instrukcji. I teraz piękne POV na przykręcenie naszych wkrętów.
Okej. Dobra. Jest stabilnie, trzyma się. Nic się nie rusza. Dobra. Powiem wam, kochani, że ta druga szuflada tutaj przez tą całą konstrukcję bardzo utrudnia sprawę. Ponieważ jedna ma być tutaj, a druga ma być tutaj i to nam bardzo utrudnia sprawę, bo musimy rozróżnić, która szpulka jest zewnętrzna, która jest zewnętrzna i do tej zewnętrznej jeszcze idą wkręty od zewnątrz tutaj z drugiej strony, jak widzicie. Tak, tutaj są jeszcze otwory, a więc to jest nasza prawa strona, to jest nasza lewa strona zewnętrzna, tutaj już zaczyna mi główka pracować powoli, nie patrząc na instrukcję, jak to ma iść. Ale nie idźmy w tą stronę, bo to jest z IKEA, naprawdę tutaj nie można myśleć jak na przykładzie mebli z firm zewnętrznych, że wszystko można za mebłów wkrętami ładnie dokręcić i będzie się dobrze trzymać tutaj. To jest za dużo elementów różnego typu, niestety. Także tutaj zróbmy tak jak ma być właściwie, że to stało stabilnie, a nie trzymało się na wkrętach do drewna. Dobra kochani, teraz włączamy moją wyobraźnię przestrzenną. Tutaj mamy przeznaczoną część na półkę, to jest nasza właśnie półka. Będzie tutaj pomiędzy. To jest, kochani, nasz lewy bok, na którym jest prowadnica, która będzie obsługiwać dużą szufladę. Tutaj będzie ten drugi bok, podstawiony na podstawce metalowej, będzie się trzymał. To będzie pod oknem. Bardzo dobrze się będzie komponować z białym kaloryferem, pomalowanym tą samą farbą. Tutaj oczywiście mamy róg lewy. Będzie się dobrze komponować z drewnem, to już wam mówiłem. Ta szafka będzie właśnie, to będzie nasza przestrzeń, pod którą będzie ta duża szuflada wsunięta, tak planowo. Tutaj prawdopodobnie to będzie nasza podłoga. O tym jeszcze bym musiał pomyśleć, ale prawdopodobnie albo to będzie naszą podłogą tutaj, a tutaj... Tutaj prawdopodobnie to może być nasza podłoga, z kolei ta deska to są nasze drzwiczki, tutaj nasze otwierane i tak w skrócie bez instrukcji to wydedukowałem. Okej, okay. Więc przechodzimy dalej do skręcania. Dobra, niektóre rzeczy tutaj z głowy można zrobić, ale z drugiej strony niektóre rzeczy można je zinterpretować w różny sposób. Przykładowo prowadnicę już mamy zarówno z tej, jak i z tej strony. Tutaj też mamy prowadnicę. Wiem, jak to zamontować dokładnie. Już nawet nie patrząc w instrukcję, wyobraźnia podpowiada. Mi moja przestrzenna, ale czy użyć do tego przykładowo takich kołków, czy tego, co używaliśmy wcześniej? No, tutaj już głowa. Przyjrzałem do instrukcji i się okazało, bo już chciałem dawać kołki na kołkach, które ci. A tu, a? Niespodzianka. Na tych śrubkach, czyli jeszcze na tych mocowaniach, tych grubszych prawdopodobnie. Na tych właśnie, będzie to prawdopodobnie podkręcane od spodu. Tak myślę, jeżeli jest zastosowanie właśnie tych konkretnych kołków z wkrętami. Dobra, zobaczymy. Dobra kochani, jednak bierzemy teraz nie tą część zewnętrzną, tylko tą część środkową, która ma szufladę większą, szufladę mniejszą z tej strony. Tu jest akurat większa z tej strony, mamy te wkręty, tutaj kołek dodatkowo dodałem. I teraz zakładamy nasz łącznik, tak jak w standardowym biurku to jest mniej więcej. Czekajcie, teraz trzeba to odgiąć, tak żeby weszło w otwór nasz. Tutaj nic się nie przebiło, o, okej. Teraz ładnie naszło. Dobra, jak jest z kołkiem? Kołaczek też wchodzi. Patrzę od dołu. O, ustawiony. Mam nadzieję, że nie odwrotnie. Nie, dobrze jest. Tak to właśnie, kochani, ma wyglądać. Na chwilę obecną. Idziemy z drugiej strony. I teraz to trzeba, co? Te usztywniające. Tylko teraz pytanie, które? Bo mamy trzy rozmiary aż. Dobra, dopasujemy na oko. Tutaj nawet jak jesteśmy mocno przemęczeni, ciężko się pomyć, bo jak mamy ten otwór i mamy taki dłuższy, tak jak dobrze widzicie, połowę zostaje na wierzchu. Więc... Ciężko się pomylić, ale później też ciężko to wyjąć, ja dobrego. Stajemy tak jak poprzednio. Tu zakręt. Dokładnie tak, nie kręćmy za mocno. Nie chcemy naszego gwintu przekręcić. Teraz kochani, mocujemy tutaj, gdzie ma wchodzić nasza duszka. Tu są te trzy dziury, powiem wam. A raczej otwory, jakby już ktoś się czepiał o nazewnictwo takie profesjonalne. Otwory nieprzelotowe.
Dobra, tu musimy dopasować w taki sposób. To już wiem, czemu są nam dwie osoby potrzebne. Tutaj by się przydał ktoś, żeby podtrzymywał od tej strony i żeby nachodziło tak równo. Aha, pod takim kątem widzicie, ciężko jest. Tutaj, ale tu za to nie. Ała. Okej. Dobra. Teraz tu. Okej. No jak widzicie, kochani, już powoli to zaczyna przypominać biurko. Bynajmniej tutaj jest jeden człon, teraz zrobimy ten drugi człon z szufladą. Tą mniejszą. Nie, tą większą. Dobra. Zacznijmy teraz sobie od mocowania naszej podstawki. Mianowicie podłogi części lewej, o której mówiłem. Czyli tak jak tam technologia, tutaj wkręty, które nawet rękami mogę wkręcać do pewnego momentu, kiedy jest już ciężko i zaczyna mi to ranić palce, to wówczas wsuwamy naszą podłogę właśnie w taki sposób. Dobra, w taki sposób wchodzi, później od spodu łapiemy i tak samo jak tamtą bożną ściankę na tej samej technologii łapiemy od dołu. Tak, czyli będziemy musieli naszym biurkiem zrobić 180, czyli inaczej front flipa lub też back flipa. Zobaczymy. Płyta biurowa. Takie uroki, że się lubi kruszyć. Szczególnie na niewyprofilowanych łączeniach. I o to chodziło. Teraz od spodu trzeba będzie robić albo 90, albo 180 całym biurkiem, żeby to złapać. Tym razem użyjemy tego podwójnego, dłuższego mocowania w końcu. Do końca. Tak jest. Właśnie. I teraz bierzemy się za naszą wkrętarkę. O, i mocujemy. Dobra. Właśnie tak. Jedziemy zoom 5. Takie jeszcze jest cyfrowe. Ups. O! Teraz, kochani, czeka nas zdziwienie góry. Pozdrawiam wszystkich z Ikei. Czy z kasy, czy z magazynu, z obsługi hali. Dobra. Przy okazji, tak to mniej więcej, kochanie, wygląda. Już powoli zaczyna to przypominać biurko, powiem wam. Jeszcze u góry to usztywnienie trzeba będzie zamontować. Trzeba będzie trochę uchylić to. Tego nie przewidziałem. Bo jeszcze to musi tu wejść z tyłu. Wygląda to, że tutaj będzie szedł blat. Od tej strony. Dlatego wyprofilowaną częścią nasze wzmocnienie góry, gdzie będzie szuflada, w dół, a tą częścią chropłatą w górę, tak to będzie szło. Teraz trzeba będzie to z kolei rozszerzyć, bo powinienem złapać jednocześnie i tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu. Przesadziłem. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu. Ale jak dobrze widzicie, można i to rozszerzyć bez zdejmowania i da się też tak złapać, o. Bez problemiku tutaj. O tu i teraz, ops, i voila. Może troszkę za mocno, ale dobrze, przynajmniej widzimy, że jest ok spasowane. Tak, jest ok spasowane, teraz widać. I tutaj, kochani, tak samo. Trzeba się takich próbować uniknąć, bo to jest 50 newtonów, ale jednak trochę, no, te śruby są wykonane z tego, z czego są wykonane, więc tak, trzeba uważać. Właśnie takie plastikowe wchodzą. Tu. Tak. Tu. 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 Pod względem montażu tak to wygląda. Przekładamy naszego imbusa najpierw przez naszą nogę, a później w naszego biurka i to w sumie tyle, tak? Tylko jeszcze trzeba wyregulować, bo ta noga jest wyprofilowana, także jest trochę niżej niż biurko i trzeba ją trochę podnosić. Dobra, już trochę dokręciliśmy. Możemy poprawić naszą wkrętarką już do końca, żeby napięła. Ups. Wkręca się po prostu i nic tu bokiem nam nie wyskoczy. No dobra. Teraz będzie przybliżanie. A, coraz ciężej. Coraz ciężej, jak widzicie. Utrzymuje stałe obroty z odpowiednią ilość newtonów.
Wolno, ale mocno. Można tak powiedzieć. Z dużą siłą nacisku, lecz z małą prędkością, żeby było dokładnie. O, i już mi się zaczyna obracać kreterka w ręce. Okej. Czy to jest stabilne? Tak, nie rusza się, rusza się z całym beblem, dobrze, jest jeszcze blat, to usztywnia całość. Tak to jest niestety skonstruowane. I to jest nasze biurko. Jeszcze blatu brakuje, tylko blat też specyficznie się kręci, jak to na IKEA przystało. No jeszcze drzwiczki trzeba będzie do biurka, ale to już szczegół. O Boże, nawet chory nagrywam jak życie. Już mi każdy suchy daje popalić, bo okres się na szczęście skończył. Ale ta noc z suchym też była nie ciekawa. Od zewnątrz wkręty. Od zewnątrz wkręty na blacie, od wewnątrz. Aha, tutaj się tych dwóch nie rusza, dobra. To musimy sobie, kochani, zaznaczyć. Gdzie lecą wkręty, a gdzie kołki. To jest, kochani, nasz blat. Jak widzicie, kochani, tu jest pewne miejsce, w którym nie ma tego mocowania. I tutaj także nie ma tego mocowania. Tu musimy na to zwrócić uwagę. I obracając to, to jest dokładnie to miejsce. Oraz to miejsce? Nie. Też to miejsce i to miejsce. Wybaczcie, kochani, choroba daje się we znaki. I tak dobrze tutaj ogarniam jak na mój stan w tym momencie. Dobra. Jakby to było przełożone tam, to wtedy ten wkręt byłby tutaj i ta część byłaby tam, dlatego to jest takie uniwersalne przekładane, a tutaj nie wkładamy żadnych kołków, bo będą po prostu nam zahaczać wtedy o nogi, bo nie będą miały swojego punktu zaczepienia, ponieważ punkty zaczepienia są tu, jeden, dwa. Także kochani, sami widzicie, to zostawiamy puste, bo tu nic po prostu nie będzie, gółko będzie można X-y zbadać, bo wykonaliśmy to ołówkiem, więc żaden prolog, że jakby kołyś padło długopisem, wtedy to spirytusem trzeba się bawić, a akurat ten materiał nie lubi za bardzo spirytusu salicylowego i lubi się czasem przecierać na jaśniejszy kolor. Dobra. Ach. Tak wygląda zakładanie kołeczków. Dzięki czemu będzie jeszcze większa stabilność. Całość. Teraz kochaj, nie rób się tego w domu, a na pewno nie samemu. Jedną ręką będziemy zakładali blat, a w drugiej mam telefon. Dobra. Podchodzimy naprzeciwko naszego biurka. Kładziemy je. Nasz blat. Voilà. I teraz możemy edytować co, gdzie się znajduje. O, dokładnie tutaj. Tak. Tutaj, tak. O. Płyta biurowa, takie uroki właśnie ma. Z zewnątrz nic nie szkodzi. Mocowanie jest głęboko w środku. Tutaj patrzymy, czy wszędzie jest. Tutaj jest. Tutaj jest. Ze wszystkich stron, żeby nie było żadnych obaw. Tutaj jest. Tam również jest. Jak dobrze widzimy. Możemy nasz blat wstawiać i właśnie tak. Właśnie tak. I właśnie tak. I voilà, teraz ze wszystkich stron robimy obejście i sprawdzamy, czy się zgadza spasowanie. O! Oczywiście wiadomo, to jest IKEA, tu nie może być idealnie równo, aczkolwiek sobie widzicie, że tu trochę się rozszerza. Jeszcze dochodzi do tego dorównanie za pomocą właśnie tych najdłuższych. No, one będą jeszcze robić docisk, więc mam nadzieję, że ta szczelina tutaj ona się wyrówna na spokojnie właśnie za pomocą naszych główek dociskających. Tak, już odwrotnie wkładam zmęczenie, daje się we znaki i do końca hops, docisk będzie odpowiedni. Żeby nie urwać. Aha, widzicie? Tu tak samo. Ach, lewa ręka boli. O! Zobacz, kochani, mniej więcej tak to wygląda. Jak na razie trzeba jeszcze drzwiczki dorobić. Tutaj. A drzwiczki akurat... To co? Jak są drzwiczki, to zawiaski. Zawiasy trzeba zrobić. Trzeba będzie niestety tam zapunktować, bo nie ma miejsca na zawiasy. To już chyba indywidualnie trzeba będzie zrobić. I patrzcie, kochani, mamy nawet firmowe zawiasy IKEA. Nie jest to co prawda high quality, ale są to
drobniejsze zawiasy. Mam takie same z powolnym zamykaniem i to by było tutaj fajne, tylko że niestety szerszy jest rozstaw, a tu tutaj sprężowanie jest momentalne, nie ma powolnego zamykania, ale już dobra. To bardzo wymagający może troszeczkę jest. Przykładem jest właśnie taki wyposażony, jak widzicie tutaj, w siłownik, który powoduje, że jest powolne, cichutkie domykanie. Ale jak widzicie, no to nie jest złudzenie optyczne, gabarytowo on jest rzeczywiście większy i po prostu tutaj nie wejdzie, a nie chce mi się go przerabiać pod ten zawias. Dobra, trzeba będzie się posłużyć oryginalnymi, takimi mniejszych akurat. Teraz, kochani, zawiasy trzeba będzie gdzieś tutaj zawiesić na podstawie tych dziurek i jednocześnie te dziurki będą wyznacznikiem dla powieszenia naszej wstawienia, raczej naszej półki. Więc tak, tutaj, żeby był minimalny odstęp pod spodem, użyłem dołączonych szelowych podkładek takich, jak dobrze widzicie, żeby rozrobić minimalny odstęp, żeby na czymkolwiek ta półka, podczas wstawiania stały, i żeby to był minimalny odstęp, oczywiście podczas kiedy zamontuję je i będzie można je normalnie otwierać, to zamontujemy tą stópkę spod spodu. Dobra, więc tak, teraz się zastanawiam, czy na A, czy na B. Tak, tu jest A, tu jest B, tak dla jasności. Teraz się zastanawiam, tu czy tu, tu czy tu. Jeżeli chcę, żeby było bardziej w środku, no to na A, a jeżeli bardziej na zewnątrz, to na B. Spróbujemy najpierw na A. Otwór trzeba najpierw zrobić pod to, dobra. No dobra, te konkretne gumki bardzo pomagają w montażu, szczególnie samemu. Ktoś mi teraz powinien trzymać te drzwiczki, ale jakoś sobie radzę, jak na razie. Później będziemy mogli dokonywać korekty oczywiście. Zakręcamy. Dobra, nie przeszło przez drugą stronę, mam nadzieję. Nie, spokojnie, to jest dość grube. Dobra, tak lepiej widać. Tak to wygląda. Teraz co? Teraz dół złapać, na drugi. Tak to, kochani, wygląda. Specjalnie nie ma rączek, bo właśnie po to jest zamysł tej szczeliny, aby otwierać szufladę oraz nasze drzwiczki. Teraz kwestia wstawienia półki oraz wyrównania tego wszystkiego tutaj. Teraz, jak dobrze widzimy, za dużo jest miejsca tutaj z przodu. Tu jest za dużo, a tu jest wręcz za mało i się ciśnie. Mam nadzieję, że nie rysuje, chociaż już trochę zaczyna, jak widzicie. Aha, dlatego trzeba to poprawić za pomocą tego wkręta, który nam zmienia geometrię naszych drzwi. Dobra, i co, kochani? Poza manualem, tak to wygląda. Tak wygląda, kochani, finalna wersja tego biurka. Od góry, od dołu, no biurko jak biurko, tak. Jest fajnie jeszcze wstawić teraz tylko półeczki. W sumie to cała robótka. Jeszcze drugi karton mamy, nie cała, już 53 minuty. To odcinek będzie trwał 2-3 godziny. Naprawdę, jeszcze to będzie trzeba dodać. Dobra, kochani, teraz robimy półki. Ile mamy do dyspozycji stopni? I tak rozwiązałem półki, mniej więcej jest po równo. Tutaj troszeczkę więcej miejsca. Mamy aż do dyspozycji 3 półki. Tyle mi się udało zagospodarować. Mniej więcej po tyle samo miejsca, patrząc po odstępie dziurek. Tutaj jest tego miejsca jednak najwięcej. Ale w sumie nawet, patrzcie, jest po równo. Tutaj są wolne 3 dziurki. Tutaj mamy tych dziurek wolnych, aż raz, 2, 3, 4, 5, 6. A tutaj znów mamy 3 dziurki. Jeszcze przestrzeń nad szufladą. Jest trochę tutaj, myślę, że można pokombinować, można coś tu schować fajnego, jeszcze się wymyśli. Dodatkowo te półki pełnią rolę ogranicznika dla naszych drzwiczek, bo jak widzicie, to muszą one o coś haczyć. Tak. Teraz, kochani, będzie przyjemniejsza część, a w sumie dla mnie nie wiem, czy przyjemniejsza, bo będziemy składać część górną. Jest to prostsze, ale teraz będziemy przystawkę do tego biurka jeszcze składać. Przystawkę, tak. To teraz, kochani, musimy przystawkę domontować. I przy okazji, żeby nie trzaskała, to tutaj, jak mamy z przodu szafki, to właśnie naklejamy te dwie przezroczyste gumeczki. Po to one dokładnie są. Ta tu i ta tu. I voilà.
i nie ma trzaskania, nawet jeżeli zawiasy są tak wypoziomowane, że nie zamykają się drzwiczki równo, to właśnie dzięki tym gubeczkom już się zamykają równiej. Tak to właśnie, kochani, wygląda. Tu jest w miarę równo, chociaż no, nie ukrywajmy, tu jest tyle części naszego paznokcia, tu jest tylko tyle. Ale dobra, to wszystko da się poprawić za pomocą regulacji właśnie na naszych zawiasach, tych dwóch śrub, jedna przód, tył, druga góra, lewo. Tak. Mała poprawka. Teraz jest i tutaj równo. Równa się z szufladą, równa się z szufladą, tak jak widzicie. Dobra. No ale idealnie równo nie będzie, trzeba będzie zrobić co, żeby tak było? Trzeba by to przystawkę w tym samym miejscu tutaj przyczepić. Wtedy byłoby lepsze odepchnięcie i byłoby równo, tak? Bo by się szerzej otwierała, tutaj to dosłownie, jak widzicie, milimetry. Ja jestem taki dokładny, naprawdę. Detalista, dosłownie. Okej. Okay. Dobra, kochani, a teraz składamy drugie biurko. Nie, no żartuję, to tylko przystawka do pierwszego, ale jak widzicie, no dość sporych gabarytów. Dobra. Mamy mur tutaj z wyposażeniem do tego. Czyli kurczę, będzie znów wiercenie pewnie, albo coś. Też tutaj już nie ma przynajmniej aż tylu elementów. Jest już ich na szczęście trochę mniej. To wszystko znów układamy na łóżku, żeby mieć porządek, bo tak idzie się odnaleźć przynajmniej. Wszystko nakładzione jedno obok drugiego, to już jest troszeczkę gorzej. Więc uporządkuję to sobie. Myślałem, kochani, że już nic mi nie zaskoczy, ale patrzcie to. Mamy sklejkę ze szkłem hartowanym. To jest tak klejone szkło hartowane, dosłownie, spójrzcie na to. Tego się naprawdę nie spodziewałem. Czy ktoś mi tu szkło hartowane naklei, naprawdę. No spójrz, szybko jakby. W dotyku też. Myślałem, że tam będzie zabawa z elementami. A jak już widzę, złączki na trzy wkręty. 23.07.2020. Widzicie? To już trochę leżało na magazynie. 3 lata. Spoko. Może będzie w instrukcji coś o tym więcej napisane, ale dobra, bierzemy się za kolejne biurko. O! Dobra, kochani, jedziemy speedrana. Tutaj wkręt, taki właśnie jak poprzednio, tutaj wkręt. Dwie większe dziury, reszta małe, okej. Lecimy z tym. Dobra, teraz to łączymy ze sobą. Sklejką w jedną stronę. Dobra, speedrun. Jest. Dobrą stroną. Jest. Tak ma być, okej. Okay. Zobaczymy, ile będzie miejsca, tak realnie, po złożeniu tego wszystkiego. Więc tak, składamy w taki sposób. Te dwa otwory nas interesują w wypadku. Dokładnie. Dobra, teraz tutaj znów te super śruby. Tak, bo to jest połączenie. Takie dość ciekawe. Unikajcie czegoś takiego. Śliskaje się po gwincie, bo później gwint się zrobi gwiazdkowy i nawet busem nie będzie można tego odkręcić. Dobra, teraz to tu. Od spodu wkrętami tymi, super. I dobra. Okej, dobra, to zrobione. Co dalej? Tu już na tym etapie jesteśmy. Nie pomyliłem się, nie? Że stroną bezdziurkową od zewnątrz nie można, tylko od wewnątrz, bo tu półka wejdzie, a tutaj... Tak. Tutaj półka. Tutaj są dziurki, ale dlatego jakby miało być po tej stronie, a my robimy po tej. Więc spokojnie, tymi dziurkami się tutaj nie przejmujemy. Półka czy mocowanie? Półka. I tamto drugie to też półka, dobra. To półki to spokojnie. To jest końcowa faza, tak? To są półki, więc spokojnie. Toś by się przydało teraz zamontować. I dobra, czyli tego zaraz kładziemy na płaski, montujemy ekran z... Kurczę, szkłem hartowanym ponad 24 cale. Jeju, na telewizor mogę to nakleić. To nie jest plastik ani folia żadna. To szkło hartowane, jakbym to złamał, to by się to stukło, ale dobra. Klejka IKEA. O, są miejsca na wkręty, ciekawe jakie. Ale chyba ja takie zwykłe do drewna tutaj bym sugerował. Przyłóżmy oczywiście róg do rogu. O ile jest to ładnie i
Równo. Są tu jakieś otwory? Nie ma. Będziemy musieli zrobić dopiero otwory. Dobra. To jest chyba raczej oczywiste. Dobra, jeszcze musiałem dokonywać poprawki, ponieważ troszeczkę źle zinterpretowałem od rogu do rogu. Jednak tu musi być przerwa i ta przerwa i te dziury są do zagospodarowania przez coś. Dzięki temu te u góry również, jak widać, już są zagospodarowane i podtrzymują całość. Zmęczenie daje się znać, kochanie, tak jak już mówię, od 11 do 20. Prawie robię mebel, tak na razie muszę, kochani, oczyścić. Miałem to, kochani, zaraz przykręcać od tyłu. Trzeba się przecież wtedy przez blat przebić, tak. Nie jest on gruby, więc... Zastosujemy tutaj troszeczkę dłuższe wkręty. Takie... Srebrne na rogach, a te na środek i będzie dobrze. Tak myślę. Będzie bardzo dobre mocowanie. Kluczyk niestety nie mam do drewna, więc z tymi trzeba będzie się posilić. Ła, na takim solidnym wkręcie to się będzie trzymać. Bardziej niż to biurko, dobra. Tu są śrubki. Tu są śrubki trzymające blat i wspornik trzymający blat, dobra. Teraz, kochani, czas na efekt finalny. Jak widzicie, tak to wygląda. Pięknie. W porównaniu z tym stołem, który tu stał tyle lat, w końcu jest wszystko na swoich miejscach. Jak dobrze widzicie, a ja jestem naprawdę ogromny czyścioch i jak mam jakąś powierzchnię do zagospodarowania, to od razu robię tak, żeby wszystko było najładniej. Jak dobrze widzicie, wszystkie półki zapełniłem, tylko tutaj u góry jeszcze mam kupę miejsca. Jak na razie lampka tutaj tylko stoi. Tutaj już jest ładnie zagospodarowane. To oczywiście to nie znaczy, że jeszcze nic nie można dodać. Tak to mniej więcej wygląda. Jedna szuflada. Druga szuflada. Voila. Dolna szafka. Nawet mój del się tutaj zmieścił na styk idealnie. Super. Wszystko w końcu ma swoje miejsce, jak widzicie. I o to chodzi. Cable management super. Nic tutaj nie zwisa, jak dobrze widzicie. Tu jest specjalnie listwa. Tutaj mam ładowarkę. Zaraz wstawię zasilacz. To Lenovo. Super. Poświęciliśmy na to dosłownie cały dzień. Ale powiem wam, że było warto. W końcu ten pokój zyskał jakiś nowy klimat. Powiem wam, że ten stół... Że przez ten stół trochę odechciało się wszystkiego, bo był w takich kolorach ciemnych. W ogóle kompletnie nie pasował do tego pokoju. A teraz... Ten pokój nabrał trochę innego życia. Barwa stołu idealnie pasuje do podłogi. Noga od stołu idealnie pasuje do kaloryfera na ścianie. Wszystko, kochani, tutaj zaczyna powoli pasować do siebie. A tak ten ciemny kolor do niczego kompletnie tutaj nie pasował. A tak to wygląda naprawdę fajnie. I w końcu można powiedzieć, że jestem trochę sam dumny z siebie. Trochę sobie uczucie podobne takie jak do powrotu w nasz nowy dom prosto po remoncie Katarzyny Dowbor i powrót do tego. Mniej więcej podobne uczucia teraz mną targają, bo naprawdę tyle lat ten stół tutaj stał cały obdrapany, a teraz wszedł nowy piękny blat, wszystko mogę ładnie sobie zagospodarować, mam kupę miejsca na to wszystko, na papiery, mam wiele schowków, gdzie to mogę schować, dzięki czemu już nie muszę mieć tutaj tyle rzeczy na półkach i może być na nich w końcu więcej miejsca, ta instrukcja już mi się nie przyda, no i super, w końcu mogę to wszystko zagospodarować ładnie i będzie ok. Więc cóż, no dzisiaj, kochani, to chyba byłoby ode mnie na tyle. Zaraz się będę kładł spać, bo od 11 do teraz skończyliśmy robótkę w końcu, finalnie o tej porze. Wszystko już jest ładnie pozgrywane. A jeżeli chcecie coś zmienić, aby się zmieniło na lepsze, to zróbcie. Jeżeli widzicie, że ta zmiana jest korzystna. Dobra, kochani, to tyle ode mnie. Postaram się wrócić jak najszybciej do zdrowia, jak widzicie i słyszycie, mimo choroby udało mi się nagrać ten odcinek, chociaż gdzieniegdzie głos mi się rozjeżdża, co będę widzieć na pewno na timeline'ie w Vegasie. Byłem tam przyciszać mnie pewnie, żebyście
Może uczy jak najmniej ucierpiały przez moją chorobę. Postaram się wracać jak najszybciej do zdrowia. Mam nadzieję, że mi to się uda. Tymczasem, kochani, do zobaczenia do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że dzisiaj tak dla odmian zupełnie coś innego wam się podobało. Mi się bardzo podobało i nadal podoba to, co dzisiaj stworzyliśmy i będziecie to widzieć w kolejnych nowych odcinkach. Jak coś będę nagrywał, to będzie się dziać właśnie na tym biurku, a nie na tym starym podrapanym stole z wydartym lakierem. Także cóż, kochani, do następnych odcinków. Mam nadzieję, że przyjemniej będzie wam się mnie oglądało. Mi się będzie na pewno przyjemniej pracować o wiele przy takim biurku. I trzymajcie się. Cześć!